Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na vloga, którego dawno zresztą nie było na moim kanale. Także przychodzę do was z takim luźnym vlogiem z tygodnia, po prostu z tygodnia szkolnego. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie było takiego filmu mega dawno, także mam nadzieję, że tym bardziej wam się spodoba. I co, zapraszam was już do oglądania. Nie mamy dzisiaj poniedziałku, mamy dzisiaj wtorek. Zazwyczaj jak nagrywam vlogi, to po prostu nagrywam i później zapominam i nie kończę, usuwam te materiały, bo ja wam się przyznam, że nagrywałam vloga z pierwszego tygodnia w nowej szkole. No i oczywiście go nie dodałam, bo uznałam, że wyszedł tak średnio. Później nagrałam kolejnego z kolejnego tygodnia szkoły, którego zresztą nie dokończyłam. No i właśnie tak wyszło. Mam nadzieję, że ten mi jednak wyjdzie, bo będzie się dość sporo działo ciekawego, mam nadzieję. No, mamy wtorek. Jutro jest Dzień Nauczyciela, czyli w sumie większość szkół chyba nie idzie do szkoły. Napiszcie mi, jak jest u was, bo ja na przykład nie idę do szkoły i większość właśnie szkół w moim mieście, w sumie chyba każda szkoła nie idzie. Także naprawdę super taki wolny dzień. Szczególnie, że jest środa, kiedy mam dwa WF-y i... Jakie dwa WF-y? Kiedy mam WF i dwie matematyki. Dobra, lecę się pomalować, bo jak widzicie, nie za ciekawie wyglądam, także 3, 2, 1. Dobra, trochę się ogarnęłam, przybrałam się, trochę się tam pomalowałam, nie za dużo, no więc myślę, że jestem już gotowa, a na to za chwilę wam powiem, ponieważ będę musiała wybrać się do sklepu po pewne rzeczy, także za chwilę wszystko wam zdradzę. Ogólnie powiem wam, że mega mi się podobają moje włosy. Nie wiem, ale jakoś tak mam, wiecie, zawsze miałam je takie napuszone i w ogóle, a teraz mam właśnie takie gładkie, nie wiem, ale jestem mega zadowolona, także mega mi się podobają. Ogólnie to plan jest taki, że robię mojemu tacie tort na urodziny. Tak naprawdę urodziny wyprawialiśmy w sobotę. Tutaj wam wkleję takie skrawki z przygotowań, ponieważ chciałam wtedy dla was nagrać vloga. Niestety się nie udało, ale nagrałam właśnie jakieś tam urywki, także... Także jadę dzisiaj z moją mamą na zakupy i mój tata o niczym nie wie. No, także jak widzieliście, takie właśnie były przygotowania, była właśnie taka impreza, ale takie już prawdziwe urodziny, mój tata ma dopiero w czwartek, więc postanowiłam, że zrobię dla niego taki tort własnoręcznie. No i z racji z tego, że mój tata uwielbia słony karmel, właściwie bardzo go lubi, uwielbia właśnie rzeczy ze słonym karmelem, także stwierdziłam, że zrobię tort właśnie ze słonym karmelem. Właściwie to będzie masa słony karmel. I mam taki plan właśnie, żeby upiec biszkopt czekoladowy. No i właśnie go poprzecinać i w środku będzie jedna masa, będzie z serkiem mascarpone i właśnie z tym słonym karmelem. Kolejna masa to będzie taka masa z takim dżemem porzeczkowym, coś takiego. I ostatnia masa to właśnie będzie taki słony karmel, ale już taki sam, bez tej właśnie, bez tego serka mascarpone, także mam nadzieję, że mi to wszystko wyjdzie. No i wiadomo, później jeszcze ozdobię go. Jeszcze nie wiem jak, ale na razie chcę zrobić sam tort i właśnie muszę zrobić listę na sobie na zakupy, bo będę szła do sklepu, bo dzisiaj mamy wtorek. Dzisiaj i jutro będę go robić. No i wiecie, na czwartek już będzie gotowy, także właśnie taki jest plan. Także oczywiście zabiorę was ze sobą do sklepu i będę was, mam nadzieję, że nie zapomnę o nagrywaniu vloga. Także tak się właśnie przedstawia plan na dzisiejszą resztę dnia.
bo mamy już prawie 15. No i jeśli chodzi o mój dzisiejszy outfit, mój outfit dzisiaj jest taki zwyczajny. Mam na sobie taką szarą bluzę i takie spodnie. Bluza jest z Bershki, spodnie są ze Stradivariusa. Taki zwykły, prosty outfit. No, powiem wam, że moje włosy są naprawdę super. Nie wiem, czego to jest zasługa, ale naprawdę mi się mega podobają. Także będę się nimi pewnie zachwycać. Nie zwracajcie na to uwagi. No, a ja teraz będę leciała robić listę na zakupy. Będę sprawdzała, co mam w domu, co muszę kupić. No, w ogóle ja myślałam, że słony karmel robi się jakoś tak, że kupuje się jakiś karmel czy coś, a tu po prostu się rozpuszcza cukier i ja naprawdę nie wiedziałam, że z cukru, właściwie z cukru zrobionego w garnku, wiecie, na gazie, da się zrobić słony karmel, tam z dodatkiem masła i chyba tam śmietanki, no także byłam w szoku, no, ale mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, także... No, lecę robić listę na zakupy. Właśnie idę do Biedronki, za mną właśnie jest Biedronka. Jestem trochę czerwona przez tą maseczkę, jest tak zimno. No i idę kupić składniki właśnie na tort. Okej, słuchajcie, mam wszystko, co potrzebowałam. Kupiłam właśnie w Polo, byłam przed chwilą. I teraz wracam do domu. Powiem wam, że zaczyna padać i nie wiem, czy zdążę dojść do domu, zanim się rozpada. No i ta siatka jest tak ciężka. Ale mam wszystko, w domu wam wszystko pokażę, co kupiłam. Także, no, wracam teraz. Już nie mogę, ta siatka jest serio ciężka. Dobra, ale wracam i widzimy się potem. Także tak to się mniej więcej prezentuje. I na sam początek tutaj mam taką... Pokazuję wam to na łóżku, ponieważ, no wiecie, to jest vlog. Nie musi być wszystko tak perfekcyjnie, idealnie. No więc tutaj mam śmietankę 30%, bo mi jest potrzebna właśnie do z tego słonego karmelu do zrobienia oraz do kremu z mascarpone. Będę to właśnie mieszać. A więc mam tutaj jedną, tutaj drugą, ponieważ one mają po 330 ml, a mi jest potrzebne 550, więc tutaj mam właśnie takie dwie. Następnie mam tutaj serek mascarpone, jeden i drugi. No, potrzebne mi są dwa, ponieważ 500 gramów, a te mają po 250, tak, 250, więc tak. Następnie mam tutaj taką mieszankę owoców, mieszanka... Tutaj są jeżyny, jakieś wiśnie, wiecie, do ozdobienia tortu po prostu na wierzch. Następnie tutaj mam dżem z czarnych porzeczy, ponieważ będzie to jedna z warstw tortu. Tak wiecie, żeby ten tort nie był za słodki, bo jednak to będzie solony karmel, to tak dla urozmaicenia właśnie będzie ten dżem z czarnych porzeczek. No i wiecie, tu jest dżem z czarnych porzeczek i do tego będą pasowały właśnie takie oto owoce. No i tak właśnie stwierdziłam, że tak zrobię. Następnie mam tutaj krem waniliowy, no, żeby właśnie otynkować cały tort. Nie wiem, czy mi jedno starczy, najwyżej pójdę do sklepu. No, w każdym razie kupiłam taki jeden krem. I to już nie do tortu, tylko tak wiecie, do zjedzenia dla siebie. Mam tutaj dwa kisiele. No, w każdym razie tutaj jest kisiel malinowy. Tutaj jest owoce leśne, dawno kisielu nie jadłam, także sobie chętnie dzisiaj jakieś zjem. No i tak się prezentuje taki mini food haul. No, ja lubię pokazywać właśnie takie rzeczy, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. No i plan jest taki, że jutro wstaję rano i zaczynam właśnie robić biszkopt, bo biszkopt będzie się piekł tak 40 minut, 45, coś takiego, więc wstanę rano, upiekę biszkopt, oczywiście czekoladowy. No, mam nadzieję, że mi wyjdzie i mi wyrośnie. Później on ostygnie, wiecie, będzie trochę, no po prostu będzie sobie stygł. Później będę go przecinać na, powinnam go przecinać na 4 warstwy, w sumie nie wiem. Powiem wam szczerze,
ile tych warstw powinnam zrobić, bo nie wiem, czy mi wyrośnie taki, żebym zrobiła z niego 4 warstwy aż. No chciałabym. I właśnie przeczytałam, że najlepszy sposób to jest nitką, właśnie wiecie, przeciąć go. No i potem właśnie będę robić warstwy, będę robić krem, będę robić słony karmel. Mam nadzieję, że mi ten tort wyjdzie, bo jednak no będę się starać, mam nadzieję, że mi naprawdę się uda. Więc no trochę mnie roboty z tym czeka, a jak nie, to po prostu w czwartek po szkole jeszcze go dokończę, bo jeszcze będę mieć trochę czasu. Hejka wszystkim, witam was w środę, czyli w kolejnym dniu tego vloga. Mamy godzinę 10 i dzisiaj idziemy do szkoły, jest dzień nauczyciela, także cudownie. Ja jestem jeszcze trochę zaspana, ponieważ dopiero się obudziłam, dopiero wstałam, nie przebieram się i lecimy na dół robić torta. Tak jak wam wczoraj mówiłam, lecimy zrobić najpierw biszkopt, biorę statyw i będę wam wszystko pokazywać, no i później będę właśnie dogrywać głos, żebyście wiedzieli, co mniej więcej robię po kolei, jakby ktoś kiedyś chciał zrobić. Właśnie montuję ten film i jednak nie dogrywam głosu mojego, ponieważ zepsułam cały biszkopt i później trzeba było robić jeszcze jeden. No, pokażę wam, jak go robiłam, ale nie róbcie tego tak, jak wam pokazałam na tym filmie, bo zepsujecie po prostu biszkopt. Chociaż nie obiecuję, że mi wyjdzie, ale się postaram, także no, lecimy na dół robić tort. Przepyszny słony karmel, właściwie to jest bardziej karmel niż słony karmel, ponieważ jest słodki, ale mi wyszedł, także jestem zadowolona, mam już przecięty tort na 3 części, także będę może dzisiaj już go, wiecie, przekładać kremem i właśnie słonym karmelem i dżemem porzeczkowym, także mam nadzieję, że jutro będzie gotowy. Jutro kończę godzinę wcześniej, bo mam jakoś plan pozmieniany, idę też na godzinę późniejszą. Mogła wrócić do domu i właśnie sobie dokończyć ten tort. Montuję ten film i chciałabym się z wami pożegnać, ponieważ zapomniałam jak zwykle. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapki w górę, zasubskrybujcie na dole ten czerwony przycisk i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale, także buziaki, do zobaczenia i pa, pa!